tymi naszymi własnymi częściami budżetowymi. Rozpatrywanie sprawozdania będzie się odbywało w następującym porządku. Wystąpienie posła wyznaczonego przez 628 ustaw. Wystąpienie przedstawiciela. Ten Sejm uchwalił w ciągu jednej kadencji. Posłów, odpowiedzi przedstawicieli dysponentów części budżetowych. Przystępujemy więc do rozpatrzenia wykonania budżetu w części budżetowej 77 podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa oraz dochodów budżetów środków europejskich. Bardzo proszę pana posła Michała Jarosa, członka naszej komisji, o zreferowanie budżetu w tym zakresie. Komisja Finansów Publicznych. Szanowny panie przewodniczący, pani minister, wysoka komisjo. Zaprezentuję sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku w części budżetowej 77 podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu. I zapowiedzianej w 2013 roku podwyżki stawki akcyzy od 1 stycznia 2014 roku, w ostatnich miesiącach 2013 roku nastąpił gwałtowny wzrost produkcji i zapasów alkoholu, od którego zapłacono akcyzę według stawki przed podwyżką. Wpłynęło to na znaczny wzrost dochodów z podatku akcyzowego pod koniec 2013 roku i w styczniu 2014. Tylko w listopadzie i grudniu roku 2013 dochody były wyższe o ponad pół miliarda złotych niż w analogicznych okresach roku 2012. Duży wzrost produkcji alkoholu w Statu skarbowego. I widać tutaj, że tak jak przy poprzednim ministrze finansów, no właśnie, ten problem nie był tutaj dostrzegany. Widać. Pamiętamy, gdy dyskutowaliśmy na ten temat i mówiliśmy w czasie debaty, czy debat budżetowych tutaj na komisji, czy w czasie obrad plenarnych, absolutnie było to lekceważone. Wszystko jest w porządku, byliśmy wyśmiewani jako opozycja, że to sobie wymyślamy jakieś bzdury. Co się okazuje, niestety jest to bardzo poważne zaniedbanie tego rządu i teraz dopiero nieśmiałe próby nadrobienia tych zaległości przynoszą ogromne rezultaty tak naprawdę. Aczkolwiek jestem tutaj głęboko przekonany, że w przypadku podjęcia naprawdę radykalnych, zdecydowanych działań, ten wzrost wpływów podatkowych z VAT-u, podkreślam jeszcze raz, z oszustwa, ze świadomego oszustwa, które jest dokonywane... Zobaczmy, ilu tu ich powinno być, 56 posłów. Jest możliwe uzyskanie kilkudziesięciu miliardów VAT, wpływów z VAT-u więcej. Mówimy przewodniczący o Skowrońska Krystyna. Podatku, który już został ściągnięty i który potem został tak naprawdę w sposób nielegalny z budżetu wyjęty. 56. Szanowni Państwo, ja oczekiwałem, że dzisiaj, oczekuję, że dzisiaj w tej debacie będą przekazane też nam informacje. No proszę, i tutaj widzimy tego Niemca, nie wiadomo czy Niemca, czy Żyda. Również tutaj jest on nazwany niezależny, a on wcale nie żaden niezależny, tylko on jest mniejszość niemiecka. I tutaj apelujemy do, bezwzględnie do kontrwywiadu w Polsce o 100 milionów złotych. 200 milionów złotych, 170 milionów złotych. Mówimy o monitorowanie tej sytuacji, jak to możliwe, że mniejszość niemiecka siedzi na komisji, utrzymywany jest z pieniędzy podatnika polskiego i siedzi na komisji. Proceder zostanie ograniczony. Mniejszość niemiecka na komisji finansów publicznych. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka komisjo, szanowni goście. Chciałabym się odnieść do dwóch szczególnych tematów, zagadnień, które zostały tutaj w czasie omówienia sprawozdania poruszone. Chciałabym, abyśmy zwrócili, szanowni państwo, uwagę, że jesteśmy w roku 2015, a więc w roku pierwszym po zakończeniu pierwszej perspektywy finansowej, w której to państwo polskie otrzymało ogromne sumy pieniędzy w ramach środków unijnych. Tak, wiemy, że większość tych pieniędzy wróciła z powrotem do Niemiec. To znaczy została oddana Niemcom, bo tam są kupowane technologie i tam są kupowane polskiego państwa. Będą maszyny. Będą równomiernie na polskie społeczeństwo i tych, którzy funkcjonują w polskiej gospodarce, rozłożone. Tymczasem ze sprawozdania wynika, że tak naprawdę nadal emerytki i rencistki
utrzymują polskie państwo. Bo jeżeli my mówimy, że prognozowany wkład popytu krajowego we wzrost produktu krajowego brutto miał wzrosnąć o 1,9 punkta procentowego, a wzrósł o 4,4 punkta procentowego i to jest największy wzrost, jaki nastąpił właśnie w tym obszarze, to my musimy jednocześnie zadać sobie pytanie, czy to jest dobrze, czy źle. Bo przyjęcie, że tak było przewidywane, jest no, zbyt Ryszard Galla, proszę bardzo, tak, cały czas autostradami się tutaj fotografuje. Wiemy, że te wszystkie autostrady prowadzą na inwestora ze wschodu na zachód. Na kapitał zagraniczny, na wielki kapitał w tym kraju. I wczorajsza Rzeczpospolita właśnie pokazuje, w jaki sposób my jesteśmy na i doprowadziły do ruiny polskie państwo. Analiza wykonana za rok 2013 na 500 firmach polskich i firmach zagranicznych pokazuje, że tak naprawdę my jesteśmy janosikami dla firm tutaj zagranicznych, bo jeżeli my ściągamy pieniądze, podatki rajem podatkowym w zasadzie, ściągamy podatki od polskich przedsiębiorców, a wynika z tej analizy, że na 500 krajowych firm w roku 2013 z nich to są infamisi. Wpłata podatku do budżetu była na wysokości 22,4 miliarda złotych i to stanowi 22% ich zysku. Natomiast 500 firm badanych. Infamisi są pozbawieni praw czynnych i biernych, przypominam, od 18 miliarda złotych, kwietnia 2015 roku. 17,5% ich zysków. I tu się rodzi pytanie, kiedy rząd przyjmie strategię, która by doprowadziła do tego, aby równość podmiotów, o których to państwo na co dzień powtarzacie, że w gospodarce liberalnej najważniejsza to jest równość podmiotów, żeby tą równość wprowadzić, nie obciążać tylko i wyłącznie firmy krajowe, natomiast tworzyć Eldorado dla firm zagranicznych. FAMIS, i Elżbieta druga Gawińska, rzecz, to jest polecam zapoznanie się z listą infamisów na Wiejskiej. Wysokie niezaległości w tej komisji. Że rząd trochę ją ściszymy, żebyście państwo lepiej słyszeli listę infamisów. Właśnie tym problemem, bo mówię infamis Sejmu na Wiejskiej, Magdalena Kąsior, Marek, PO, Lublin. I mamy tam infamis Sejmu na Wiejskiej, Elżbieta Geller, wzrosty PO, skuteczności Elbląg, ściągalności infamis podatku, że to jest Sejmu na Wiejskiej, roku, Artur Gierada, ale sięgnijmy, PO, jak było w ubiegłym roku. Jeżeli infamis coś powiększymy na Wiejskiej, od Czesław Gluza, niskiego PO, poziomu Bielsko-Biała, o parę punktów, to rzeczywiście możemy tu mówić Sejmu o wzroście. Na Wiejskiej, Tomasz Głogowski, PO, który Gliwice, zakładany jest, infamis, jeżeli chodzi Cezary o ściągalność podatków, jest nadal PO, Łódź, były niezadowalający. I co tutaj rząd w tym Mariusz zakresie Grat, radzi. PO, Helm. I co roku powtarzamy jedno czytamy i listę infamisów. Rafał Grupiński, często wsparcie na szkło, PO Poznań. Ale bezskutecznie, bez odpowiedzi. Andrzej Halicki, pytamy, to samo oparcie na szkło, PO Warszawa. Zaległości podatkowe. Kto te zaległości w naszym PO, państwie Gdańsk generuje? Z podziałem na Agnieszka Hanajczyk, podziałem PO na obszary, na obszary gospodarcze, jak również na Bożena podziały Chęczyca, społeczne. PO Kalisz. Bo w sytuacji, kiedy Marek zaległości Hock, z roku PO, na rok Koszali rosną podatkowe,
nam nie wolno przechodzić wokół tego ze spokojem. Wrocław. Co rząd ma wobec tego do powiedzenia w tym względzie, jeżeli zaległości Robert w jednym roku o 25%? Małgorzata Janyska, PO, Piła. Że w tym momencie Tadeusz Jarmuziewicz, jest usatysfakcjonowany tym, Opole. Że ogólnie dochody wzrosły. Michał Jaros, PO, Wrocław. Jaros to ten właśnie, który na tej komisji to, na początku. Leszek Jastrzębski. PO, tak naprawdę Warszawa. Został złożony na referendum. Dawał coś tutaj ten poseł. PO, Wrocław. Kiedy to się zmieni, jakie rząd zakłada? Bożena Kamińska, PO, Białystok. W tym kierunku, żeby to się zmieniło. Dziękuję. Andrzej Kania, PO, Siedlce. Bardzo bym prosił wszystkich Państwa o miarę zwięzłe wypowiedzi. Przypominam, że infamisom nie podajemy ręki i powinien ich spotykać ostracyzm na każdym kroku. Lublin to rodzeństwo czy małżeństwo? Są pozbawieni praw wyborczych, czynnych i bielnych. Małgorzata Kidawa-Błońska, wsparciem na szkło Warszawa. Marcin Kierwiński, oczywiście Platforma Obywatelska Warszawa. Joanna Kluzik-Rostkowska, PO Rybnik. Przypominam sobie, że przez ostatnie kilka lat przy każdym sprawozdaniu z wykonania budżetu była mowa o, przypomnę, czytamy o listę tym, że infamisów są zaległości obłożonych infamią od 18 i również kwietnia 2015 Magdalena Kochan, PO Szczecin. Podatku VAT, Brygida Kolenda-Łabuś, jako podatku, Opole. Który jest, wczoraj czytałam już tą Brygidę Kolenda-Łabuś, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, PO, Wałbrzych. A więc o finansach publicznych decydują infamisi, w której ten podatek od wartości dodanych funkcjonuje, a nawet a wynikiem tych jakby przesłanką do tych nadużyć jest przede wszystkim otwarcie granic i możliwość trudnego przesuwania towarów pomiędzy państwami. Ewa Kopacz. Nie rzuca się do oczy za szybko. Platforma Obywatelska Radom. Ale swoje robi. Domicyla Kopaczewska, PO, Toruń. Również właśnie z udziałem Wysokiego Parlamentu po to, żeby przeciwdziałać takim zjawiskom. Zawodowy poseł na utrzymaniu państwa polskiego. Większe liczby kontrolerów. No, państwo polskie jest bardzo hojne dla obcych. Które sprzyjają takim nadużyciom, a niejednokrotnie są to a dla Polaków? Potrzeba zmiany w przepisach, która by uniemożliwiała. I mamy tutaj przypadki, które PO, nawet w ostatnim okresie właśnie zostały Jacek Kozaczyński, PO. Lista infamisów w Sejmie na Wiejskiej jest bardzo długa. Samych senatorów jest 49 bodajże ze 100. Takim czyli prawie połowa Senatu to są infamisy. A w Sejmie jeszcze więcej, bo w Sejmie 460 posłów. Linia Krajewska, PO Warszawa. Przede wszystkim rozwiązania dotyczące tak zwanego odwrotnego obciążenia. Piwnicki, czyli zmiany systemu, Legnica. Który jest typowy dla podatku od wartości dodanej, gdzie generalnie ten, Elżbieta który dokonuje sprzedaży, płaci podatek od towarów PO, i usług. Łódź. I przerzucenie jak gdyby tej zasady na odbiorcę towarów, Przemysław, w ten sposób eliminowanie tak zwanych typów, które nie PO, płacą Kalisz. Podatku, jedynie generują podatek do odliczenia. Drugi mechanizm Marek to jest Krzokała, kwestia PO, wprowadzenia Rybnik. Tak zwanej solidarnej odpowiedzialności pomiędzy podmiotami. I w końcu również ograniczenie Kucharski, deklaracji, PO, Lublin. Wprowadzony wiele lat temu w podatku od wartości dodanej jako systemu, który Jan z jednej strony oczywiście PO, miał powodować Gdańsk. Niestety nie doczekałam się dzisiaj telefonu pana Kuropatwińskiego. Jest jak najbardziej również mechanizm, który z przedłożenia rządowego ma przeciwdziałać tym nadużyciom, więc konsumowując nie ma takiej sytuacji, że przemysł jest niezauważany, jest zauważany od wieków i są efekty działań. Pani poseł Zuba pytała, dlaczego, jaka jest struktura zaległości, co jest powodem takiej zaległości. Tutaj trzeba też wskazać, że poniekąd wypływało to również z wypowiedzi przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli, gdzie w wielu wątkach tej wypowiedzi
odpowiedzi, wskazanie, co jest oczywiście... Marek Łapiński. Cały czas trzeba dążyć do polepszenia skuteczności powrotu tego podatku, ale trzeba zdawać sobie również sprawę właśnie, co jest przesłanką powstania tak wielkich zaległości. Bo z jednej strony mówimy o tym, że te zaległości są, ale z drugiej strony musimy wiedzieć, że one Robert Maciaszek, zdecydowanej części wynikiem właśnie Beata Małecka-Libera, Infamis PO, Sosnowiec, Infamis Jagna Marczułajtis, Walczak, PO Kraków, Katarzyna Matusik-Lipiec, Konferencja Episkopatu Polski nie reaguje. Antoni Mężydło, też wsparciem na szkło, PO Toruń, arcybiskupi polscy. Raymond Miller. Niech skomunikują Infamisów. PO Opole. Aldona Młyńczak, PO Wrocław. Dlaczego udziela się im komunii? Siedzą w czerwonych ławkach. Mroczek, PO Cielce. To Aldonę to ostatnio widziałam. Infamisem jest Bronisław Komorowski na przykład. Regionalnej TVP. Izabela Katarzyna Mrzyk-Łocka. Zamierza, bo będą buksować to teraz przez Senat. Wałbrzych. Te wszystkie 628 bubli prawnych podpisał Bronisław Komorowski. Czy zamierza podpisać, bo to przecież na jego zlecenie między innymi nowelizowano PO Piła. Kodeks Tadeusz wyborczy 15 maja 2015 roku. Między pierwszą a drugą turą Anna wyborów prezydenckich, przypomnę. PO Sosnowiec. Dlaczego biskupi polscy nie ekskomunikują Sławomir Neumann, tych infamisów? PO Gdańsk, Dorota Niedziela, PO Kraków, Małgorzata Niemczyk, PO Łódź. Jest dopiero litera N, a zaczęliśmy od... Też nie pierwszej litery. Jest ich bardzo dużo, proszę Państwa. Prawie wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej. Stefan Niesiołowski, ten od Szczawiu. PO Zielona Góra. Tomasz Piotr Nowak. PO Konin. Mirosław Nykiel. PO Bielsko-Biała. Marzena Okła-Drewnowicz, PO Kielce. Janina Okrągły, PO Opole. Jest ich bardzo dużo. Alicja Olechowska, PO Warszawa. A nie widzimy ani w TVP, ani w innych telewizjach polskojęzycznych. Paweł Olszewski, PO nawet Bytko, telewizje trwamy, niektóre nazwiska pojawiają się w polityce. Nazywać to bardzo po imieniu często. Infamisów. Resortowi Żydzi są to. Andrzej Orzechowski, PO Olsztyn. Maciej Orzechowski. Mimo, że zaprasza się wielu ekspertów i kuzyni. PO Kalisz. Tytułowanych profesorów, których zadaniem jest analizowanie tej sytuacji. Jak na Żyda to dziwne nazwisko. Zbigniew Pacelt, PO Kielce. Powodów sytuacji takiej, jaka Witold jest w Polsce. Pal, PO Zielona Góra. Na tym na razie zakończę. Paweł Papke, PO Olsztyn.